zacznę być może. Krótką uroczystość. Szanowni Państwo, dzisiaj poza tym, że dokonamy odsłonięcia takiego uroczystego naszej pierwszej rzeźby, zaszczycili nas ośrodek fundatorzy tej pierwszej ozdoby naszej alei. To członkowie zarządu Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Tomasz Mańczuk, Krzysztof Kowalewicz i Marek Malak. To jest, jak już wspomniałem, pierwszy etap tego naszego pomysłu. Bardzo serdecznie dziękuję panom za takie, powiedzmy, szybką reakcję, podchwycenie tematu i jak to wedle praw marketingu lepiej być pierwszym niż lepszym. To jakby moje jakby ogromne słowa uznania, podziękowania, bo trzeba po prostu z czymś zacząć. Każda podróż dookoła świata zaczyna się od pierwszego kroku. Krzysztof Kowalewicz, wiceprezes Podlaskiej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziękuję wszystkim za przybycie. Znowił ten szczytny cel, jakim jest rywalizacja sportowa. Pierwszy medal polski olimpijski w rzucie dyskiem zdobyła w Amsterdamie w 1928 roku Halina Konopacka. Dyskobol jest symbolem harmonii, siły, czymś, co inspiruje od setek lat pokolenia. Dlatego jest to bardzo miło odsłonić. Mało tych figur jest, ale dzisiaj wiem i obiecuję wam, że tych figur będzie więcej. Będzie tyle, ile mamy dyscyplin sportowych. Płyt już mamy ponad 100? 103 płyty i 6 obelisków. To jest jedna z większych alei. Coraz bardziej tutaj nazwiska się ukazują takie wybitne i każdy chętnie tutaj przyjeżdża. Nawet nie odmówił nam osobiście tutaj Andrzej Gołota, który 41 lat zwyciężył na ringu zawodowym, medalistą olimpijskim jest i wielu, wielu innych mistrzów świata, medalistów olimpijskich. Staramy się, żeby to właśnie taki był tutaj taki park olimpijski i zaczęliśmy właśnie dzięki tutaj jeszcze raz ukłony dla szefostwa Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Ja nie chcę się tutaj chwalić, że ja to wymyśliłem, bo teraz nas jest dwóch medalistów olimpijskich. To Piotr wymyślił te figurki, żeby było podobnie jak w PKR-u i będziemy to robić. Będziemy to robić, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo już sponsor jest następny i to jest pan marszałek. Przypomnę, mam to tutaj na piśmie, w telefonie i będziemy załatwiać, żeby może jeszcze uda się w tym roku, to zależy jak
jak z pogodą, jak z mrozem, ale do września na pewno tych figur będzie więcej. My jako Pula z Podlaska Rada Olimpijska będziemy chętnie pomagać i Markowi, i Wojtkowi, także wszystko przed nami. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Może takim słowem wspierającym to niech ten dyskobol będzie taką inspiracją dla młodszych pokoleń, że warto tutaj angażować się w sport i poprzez historię wielkich sportowców, zaangażowanie ich, te łzy i te krople potu, które pokazują, że jednak warto zainwestować swoją siłę, energię, czas w jakąkolwiek dyscyplinę, która przyniesie sukces dla nich samych i dla społeczeństwa, w którym funkcjonują.